Cześć moi drodzy, z tej strony Farel i witam w kolejnym odcineczku z Żywych Trupów. Jak wiecie, ostatnio skończyliśmy w tym miejscu, gdzie Kenny biegł z tymi dwoma kanistrami mega ciężkimi, prawie te paliwo całe rozlał, bo oczywiście gruba nie miała siły. Lecimy dalej z przygodą, jestem mega ciekawy, co się wydarzy. A Rudy dalej dziurkę tam filuje. No, pokaż, co on tam ma. Molly has it. Okay. She should be back here soon. She'd better be. No właśnie, oby ona wróciła z tym akumulatorem, bo będzie, no, co najmniej średnio. Tutaj na tej kartce coś jest napisane. Czy tam było napisane Logan? TMR70OB. Nie wiem właśnie, o co chodzi z tą kartką. Dobra, co wy szukacie w tych drzwiach, ludzie? Matko! Co nam się potrzeba? Aha. Dobra. Dobra, czyli idziemy po... leki. Mhm. No dobra. Z Clementine. Dobra, zapytam się tylko, czy wszystko jest ok. Ok. No to ok. Where's Molly? She had to go run an errand. She'll be back soon. I hope she's okay. She'll be fine. She's pretty tough. Just sit tight, okay? I need to go take care of a few things. All right. Dobra, czyli zajmujemy się tymi właśnie sprawami. Taboret? Po co ten taboret tutaj? Nie, co ona tu patrzy? Gra w klasy. Aha, no dobra. Gra w klasy, super. Gruba, co masz do powiedzenia ciekawego? Do ściany gada. Hey Lee, do ściany. Ja wiem, że jest ciemno, ale nie, kurczę, już wiesz. Nie przesadzaj. Wyleczono cię z raka, jak długo znasz Vermona odnośnie Crawford? Wyleczono cię z raka. Zapytamy się o to. Dziękuję za suba. Z długo znasz Vernona. To jeszcze się zapytałem, bo to też jest takie most important, moim zdaniem. He was really great helping me come to terms with my disease. But how do you come to terms with something like this? With a place like Crawford? I don't know what I or the other survivors would have done without Vernon. He's the one who held us together, kept us alive. Lepiej już pójdę. Już mi się nie chce z tobą gadać. Myślałem, coś ciekawego usłyszę, a tu tak naprawdę... poczekaj. North Pole, Plate Ground. Ale dobra, paliwo mamy, o co chodzi? W szopie znaczenia lekarstwa w gabinecie. Tutaj, nie? Medicine. Czyli ja jestem... Dobra. Chyba wiem, o co kaman. Ciśniemy. Idziemy teraz tutaj. O kurde. To nieźle się porobiło. Nie wiem, czy strzelać, czy nie. O kurde, dobra. No i ładna zadymka. Nie mam baterii. Tych! Ole wariacie! Nie mam naboi, kurde! Tak powiem wam, no spoko, ale... Aha! What the hell happened? Co wy tu robiliście? I think they must have heard us rooting around in here. The whole place is infested. They're everywhere. Calm down. I took care of them. What about the meds? Did we find what we need?
Yeah, that's our other problem. Take a look. Mhm. Kod. Looks like they were keeping all the prescription meds in that safe, locked up tight. Damy radę złożyć na siłę, damy radę zgarnąć kod, gdzie możemy szukać. O! Od razu, gdzie szukamy i koniec. In Crawford? This place is too overrun. No, that safe is our best chance. Mhm. Yeah, be a hell of a lot quicker if we just knew the four digit combination. Well, I doubt they just... Tam była kombinacja, 7 coś tam, nie? We should just try busting it open. We don't have any other choice. Okay, you get started. I'll take a look around, see if I can find anything useful. Dobra. Czyli szukamy kodu na szybciutko. Łóżko. Kliknijmy na łóżko. Aha, nie chcę ci się odpocząć, dobra. No, na cholerę mi kopiarka. Tutaj. No weź ją do rączki, weź ją do rączki. She must have been a patient here. And what's this? Kaseta wideo. Tak, wideo, kurczę. VHS. How's it coming? Jak ci idzie? Slow. Too slow. I'm worried that by the time we manage to get this thing open, it may be too late. Dobra. Nie chcę mi się z nim gadać, naprawdę. Good idea. No, też mi się tak wydaje. Idź, szukaj, kurczę, kodu. Kamera! Kasetę wsadźmy. O! Będziemy mogli obejrzeć, co tu się odwaliło. Vernon, Krista, come look at this. This is day 82 since the outbreak. 1547. Dr. Logan in consultation with patient Anna Correa. Mhm. Why are you recording this? Regulations. Oberson has ordered me to keep records of all medical examinations and consultations. I need you to brace yourself, Anna. The sonogram confirms that you're pregnant. Mhm. Oh god, oh god, oh god. As you know, the rules are very clear. The termination is mandatory. O kurcze. You don't have to tell them. Tell them. Ciekawe co PiS na to. But you gave me something for it and it went away. This is my problem, not yours. If Oberson finds out that I concealed evidence of a pregnancy, I'm sorry, but these are the rules. I'm going to give you a sedative. It'll make the procedure easier on you. I don't want the procedure. I want my baby. I can't mm-hmm. do this. I can't do this. Anna, you don't have a choice. Now, if you like, you can take some time with this. But I need you to come back no later than tomorrow. Or I'll have no choice but to inform Oberson myself. I'm sorry. Uciekła. Nie gada, że zobaczę kod na kamerze, co on wciska. Myślałem, że wciśnie, ja zooma zrobię, jak w CSI, rozumiecie? Damn it. We almost had... I odczytamy, nie? What the hell kind of place was this? Like Molly said, the worst kind. Lee, maybe there's another tape. We gotta keep looking. I think I recognize that doctor. He was one of the walkers out in the alley by the auto shop. Maybe you should search it. See what he's got on him. O kurde, ale... To niezła teraz misja. Idziemy do tego gościa? No dobra. Sprawdźmy jeszcze tylko na szybciutko, co tu zostało. Nie, nie, nie. Tu kliknijmy. To pierwsza pomoc, first aid. Mhm. Dobra, strzelmy. Do you think shooting it open would work? Only thing that would accomplish is getting us all killed. So, no, I don't. Okej, okay. Czyli nie. No to ja palę wrotki i idziemy przeszukać tego ziomeczka koło garażu, co z dachu spadł w tamtym odcinku. Mhm. Jeszcze raz to samo, góra. O, ty szmaciarzu! Skąd ty tu się wziąłeś? Telewizor? No dobra, jak tu telewizory z nieba spadają? Dobrze, że nie kowadło. Aha. Tu jest, dobra. Czyli jeszcze żyje ziomeczek. Znaczy, nie do końca to jest ziomeczek, ale jeszcze żyje. Z buta muszę mu wjechać na head. Oh no.
Pękła, co? Trochę czacha. Dobra. Rentgen po kieszeniach. Co tam masz, mordeczko? No i jest kaseta. Faktycznie jest kaseta. O, proszę. Ups. No, pora spadać faktycznie. Dobra, jesteśmy na szczęście już w chacie. Nie musieliśmy nigdzie chodzić. Dobrze to gierka przemyślała, bo mi się nie chciało naprawdę wracać teraz. Kod do szafki. Kod do szafki. Dawaj. Kod Logan. No i co tu, panie Loganie? Siedem, sześć, co? Dobra, dawaj do drzwi. One of them is dated October 10th. That's the day after the first one we watched. Put it in. Have you made a decision? I thought you said I didn't have a choice. Well, technically you do. You can terminate the pregnancy or leave Crawford. Of course, that would be a death sentence for both you and your unborn child. Maybe that's best, thinking about this. Why are we even trying to survive? To keep on living, if this is what it takes. If this is what it's turned us into. I don't make the rules, Anna. Doctor, I'm begging you, please help me. No problem. I help you. Try again, but for now, today, we have to do this. Kurde, skrobanko, przesrana, nie? Co, znowu kaseta się skończyła w tym momencie? Patrz, nie gadaj. Był kod. Ożeniła mu kosę. O bracie, ale zadyma. Aha, o to tutaj chodzi. To niezły dym, co? I powietrze zeszło z ziomka. Szkoda. Aha. More importantly, we got the combination. Tak, mamy combinations. No ciekawe, kto to zobaczył. Combinations. Otwórz safe. This isn't the time. We got a job to do. You're right. I'm sorry. No, nie ma co ryczeć nad rozlanym mlekiem, mordo. We're in business. I o to chodzi, dokładnie. Antibiotics, morphine. Morfina. Okay, I think we're good. This is more than enough for your people and mine. Let's go. You know, I found a third tape in the locker outside. Maybe there's something else on there. We got the meds for Omid. That's all I care about. We'll head okay. Back to the classroom. Don't take too long, Lee. Trzecia kaseta, tak? To będę jeszcze trzecią kasetę oglądał? Phones probably haven't worked in months. Nie zrozumiałem tego dokładnie. Nothing in here, I guess. Dobra. Obejrzyj nagranie numer 3. Myślałem, że nie mam tej kasety. Muszę ją znaleźć. Dobrze, że ją miałem jednak. No i obejrzyj. A to ta, nasza ziomeczka. Dlatego go skopała i zrzuciła. O, tam było tego. My sister needs this medicine. Without it, she'll die or she'll start showing symptoms and they'll take her away. I can't let that happen. A, dla leków to zrobiła, tak? Dla siostry? Yeah, that's the Crawford way, isn't it? No to ci nowina, to ci nowina. Well shit. No well shit, dokładnie. Dobra, opuszczamy lokal. To co, wracamy chyba normalnie teraz. Do punktu zbiórki tego naszego, nie? Nie ma sensu się tu kręcić. Czekaj, nie, to tutaj się szło.
O, wiedziałem, że ona zaraz się pojawi, nie? Zwiedzałaś? Hmm? Zgubiłam. Ha! Zatrzymajcie te karuzele śmiechu, ale beka. Oni noszą ten akumulator, jakby naprawdę był taki lekki. Przecież akumulator to jest ciężkie gówno. Pokaż. Wiem, że jesteś z Crawford. I said there were stories about Crawford. I never said that's how I knew about it. I never lied to you, and even if I did, so what? I don't owe you anything. You saved my life twice, but you can't tell me the truth? Are we really gonna do this now? I guess that's up to you. I used to live here with my sister. She was 14 years old. When the dead started walking and Crawford shut itself in, it seemed like a pretty good deal at first. We were safe. We had everything we needed to survive. Then the rules started coming down. No one who couldn't justify their place earned their keep. No one who required special care. My sister was diabetic, and by Crawford's rules, that made her a liability. Mhm. O to chodzi. Dobra. Kept her safe for as long as I could, but in the end, I couldn't protect her. That's when I got out. Crawford, they always talked about how their system worked, how anything was better than becoming one of them. But I saw what they'd already become. I just wish I could have seen it before it was too late. Before they came and took my sister away. No dobra. Coś się rozgadała, popłakała trochę. Ciśniemy. Szkoda czasu. A, to ona? Rozumiem, dobra, rozumiem. I just wanted it, okay? It's okay, Molly. I understand. She's pretty. Mhm. Big Ben dzwoni. Aha, to my idziemy. Przez chwilę myślałem, że ktoś inny. Drzwi się otworzą. Uwaga. Albo i nie. Slow motion. Gdzie jest Clementine, frajerze rudy? No, Kenny's with her. We still can't open that armory door. He sent me out to look for something we can use to bust it open. I found this. Debil. Where did you get that? Debil, drzwi otworzył. It was stuck in the door handle at the end of the hallway back there. Oh no. Brawo, Rudy, dzięciole. Dobra, trafiłem. Clementine! Takiego heada założyła? Dobra. Zbliżają się. No rąbcie te drzwi, kurde. On się rozpruje teraz. On się teraz rozpruje. Ben, zamknij się. Nie ma na to czasu. O. Don't have time for this now. I'm sorry, Lee. I can't do this anymore. He's got a right to know. Know what? It's been me all along, putting all of us in danger. Katja and Duck, it was all me. Ale zaraz wiedzie. What? Wait a minute. What are you saying? It was me who made the deal with the bandits at the motor inn, slipping them supplies. I thought maybe I could keep them off our backs. When it got discovered, that's when they attacked. And that's when Duck... Patrz, 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 rozszarpie przecież Rudego. Pójdź mu dokopiesz, o. Bo to i tak, mu się należy. Mu się należy, jak. Jak psu Buda się należy.
child! You got her both fucking killed! Kenny, listen to me. You can warp his skinny little ass later, but right now we gotta go! Dobra. Nice group you got here. Not the time, Molly. If thinks he's getting on my boat after what he did, he's out of his motherfucking mind! You hear me, shitbird? Zagłosujemy, dobra, zagłosujemy. Fucking rot! Kenny, I know you're upset. I understand. But you don't get to make a decision like that on your own. We're all in this together. We're a group. Sure, take a vote. This is America. Fuck No tak, Ameryka. There's something you ought to know. The boat's not big enough for all of us. Somebody's got to get left behind. Might as well be this piece of shit right here. No. We leave him. I'm sorry, Ben. I know you mean well, but all I want to do is get back to Omid, and you put that at risk. Wait, don't I get a vote? No. No. Jaki fuch? So what's your call, Lee? Does Ben go with us? Zostawiamy go. I'm sorry, Ben. I've got to do what's best for the group. Ale zadyma, ale zadyma. Ja. Dobra, grubą zjedzą. No i git. Po robocie. Ben jedzie z nami. O kurde. Vernon, za mną. Dobra. Ale dymy, ale dymy. Domknijcie się w końcu. You didn't close that door behind us? I could. The lock was busted. Mm-hmm. Fucking great. Come on, there's gotta be a way out down here. Oops. Fuck! No. Back upstairs. Ale dym. Rym cym cym. Oś to. Dobrze, strzelba, a pewnie naboi nie ma. Raz, dwa. Ty, puść mnie, puść mnie, puść mnie, puść mnie! Kontynuuj. Jeszcze raz. No cofam się. Dobra. Dobra. Noga mi utknęła. Wyciągnij ją. No popatrz się w dół. Wyciągaj nogę. Dawaj, 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 dawaj! Dobra, trzeci raz. Wyciągnąłem nogę. Super. Of. Wow, wow. Skąd te strzały? Nice. No to lecimy. Dawaj kolejnego hama. Poszedł gruby na dół. Ten dostał fronta. Ten co zrobi? Dobra. Jedynkę mu wybiłem. Wow, 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 wow. Ale oddawaj wariacie strzelbę. Dobra, poszedł na dół, super. Ale emocjonujący kurde odcinek. Clem, ty się nie ciesz, tylko uciekaj. Ja jestem kozak, więc spokojnie. Why? Never mind. I can see the sewer where we came in from here. I think we can do this. Well, what are we waiting for? Go, go! No ciekawe, jak ta Clementine po takiej drabinie zejdzie. Come on, let's go! Bracie.
Co się dzieje? Aha, bo to ten dyndał, dobra. O kurczę, Rudy. Rudy, nie patrz! Nie patrz w dół! Dawaj! Dawaj! Dawaj, Woody! We both know. Let me go. Kurde. I po Woodym. Wciągnij go. Because! Dawaj! Uciekamy. Może się przydasz jeszcze jako mięso armatnie w przyszłej rozgrywce. Hey, sweet pea. Kenny's working on the boat. I know. What are we going to do after he fixes it? Where will we go? Tam, gdzie powie Kenny. We'll go wherever Kenny says. He's a good captain, and he knows the waters down south. He'll know where to take us. Clem, honey, what's wrong? Is Ben going to be okay? He doesn't seem the same since he got back. Czuję się winny. That's a good kid. I think he's just feeling guilty about some of the decisions he's made. He's gotten a feeling like he's a burden on the rest of us. Before we leave tomorrow, will we have time to look for my parents? Tak, skłam. Really? You'll take me to Crawford so we can look? I knew you didn't really mean it. Wyczuła, kurczę, miętę. Nie, patrz, baby. O kurczę, się narobiło terarabanu tutaj. Clementine. Zniknęła. Clementine? Clementine! Oh God. Dobra, moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, łapeczka w górę, 200 łapek w górę i lecimy z kolejnym. Trzymajcie się, yo! We'll be right back.